Dzisiaj oczywiście lecimy z kolejnym wtorkiem dla utytułowanych. Tak jak widzicie, Jan Krzysztof Duda jest tutaj naprawdę wysoko Dzisiaj rozstawiony, ponieważ oczywiście le 3109 ranking został nabity, więc zaledwie 3 oczka niżej od Hansa Niemana. Dzisiaj potężny Tight Tuesday, bo i Carlsen gra, i Hikaru, i Alireza, i Sarin, i Hans. No wszyscy dzisiaj są. Jan Krzysztof Duda też jest. Także miejmy nadzieję, że będzie tutaj jakiś mocarny wynik. No i już wystartowali, więc lecimy tutaj czarnymi. Padło pytanie, kiedy ja będę grał. No wiesz, wbiłem sobie ostatnio znowu 2600 i teraz będę kitrał to 2600, żeby nie stracić i się będę flexował, że jestem 2600 plus na czeskomie, bo do tej pory chyba tylko 2 czy 3 razy udało mi się ten ranking przebić. No dobra, więc tutaj mamy dosyć nijakie otwarcie, przyznam szczerze. Ja do tych wariancików bardzo nie lubię. Tutaj biały zawsze oddaje parę gońców. Faktem jest, że biały ma tutaj całkiem solidne centrum, nie? Więc to jest jakiś tam plusik, ale ja jednak jestem fanem pary gońców. Wydaje mi się, że to centrum nie jest aż tak wartościowe. Dlaczego? Ponieważ bez pary gońców, biały nie może sobie dalej tymi pionami pomaszerować najzwyczajniej w świecie, bo wtedy pozycja się otworzy, a jak pozycja się otworzy, no to znaczy, że Polish Fighter 3000 będzie tutaj dominował. No dobra, i tutaj już nasz zawodnik zaczyna przejmować inicjatywę. Zauważcie, że ten skoczek na H2, no to jest po prostu bieda ostatnia. Skoczek H2 to jest po prostu tragedia. Ten pion na G4 naprawdę świetnie się sprawuje. No i teraz pytanie, co Duda zrobi z królem? No bo są oczywiście dwie opcje. Można tutaj nawet pomyśleć o robieniu długiej roszady. Z tym, że ciekaw jestem, co kurczę z tym gońcem zrobić, bo no chciałoby się zagrać B6, goniec B7. Ten goniec byłby tutaj całkiem aktywny. Natomiast z drugiej strony, no trzeba uważać na jakieś A5, co nie? Więc to będzie problem. No dobra, Duda finalnie się faktycznie zdecydował na to posunięcie. Trzeba tutaj oczywiście uważać, no to A5, ale póki co jest B5. No i przeciwnik zdecydował się zaproponować wymiankę hetmanów. Końcówka, tak szczerze mówiąc, też wygląda dobrze dla czarnego. Natomiast Duda zdecydował się tutaj zostawić hetmany na desce, więc będzie więcej możliwości, żeby w taktyczny sposób jakoś ukąsić. No przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj posunięcie H4 wisi w powietrzu. To ma tutaj naprawdę niezły potencjał. No ale póki co jeszcze opiona G4, co D5 zagrał? D5 wpuściło skoczka na C5. Ten skoczek jest teraz super aktywny. Tragiczna, tragiczna decyzja strategiczna. No po pierwsze widły chłop podwalił. Po drugie z tym pionem E4 będzie się trzeba najprawdopodobniej pożegnać i Duda po prostu olewa temat. Najzwyczajniej w świecie wybija sobie na E6. No i te wszystkie groźby tutaj oczywiście zostały. No i teraz jest moment, gdzie faktycznie trzeba prawidłowo zareagować. No i Duda postanowił wygonić tego skoczka z C4 i jak tylko skoczek odejdzie, no to skoczek czarnego melduje się na B3, więc zdaje się, że pan Langes Nasenhar został tutaj brutalnie rozjechany w pierwszej rundzie. Także tutaj totalna dominacja tego zawodnika nastąpiła, więc przystawka gładziutko tutaj wleciała Dudzie.
Wow, w ogóle tutaj Hetmana prawie złapał. Patrzcie na to. Fajna, fajna sztuczka, ponieważ teraz jeszcze Duda wymieni sobie Hetmany, więc oczywiście realizacja przewagi będzie tutaj łatwiejsza. Nie no, to tutaj absolutna deklasacja. Bardzo, bardzo fajnie Duda poleciał w taki agresywny sposób, bo zauważcie, że Polish Fighter się tutaj nieźle rozpędził tymi pionami na królewskim, na robił przeciwnikowi problemów, no i przeciwnik, co z tym idzie, od razu się wywrócił i po 24 ruchach ustrzelony został oponent, także brawa dla Dudy. Gładziutkie tutaj zwycięstwo. Zobaczmy, jak inni Polacy rodacy sobie radzą. Są tutaj jeszcze jakieś interesujące dla nas pojedynki. Zobaczmy, mamy Cleo kontra Miszanik, National Master. Kto to taki? Maciej Świcarz 2520 z Polski. Wow, tutaj właśnie zostało przywalone. Skoczek bije F2 i bić nie można, bo bicie na E4 z szachem. I byłaby strata Hetmana. No i tym sposobem pozycja białego niestety się rozsypała. Tutaj jest pion w plecy. Jeszcze oczywiście jakieś szanse na przetrwanie są. Może jakaś końcówka hetmańska, może jakiś wieczny szach, może jakaś kontra się tutaj pojawić. Także mam wrażenie, że pan Aleksisa Rana troszeczkę tutaj popłynął. Oczywiście jego pozycja dalej jest świetna, dalej jest tutaj pion więcej. No ale jednak pewne mankamenty się pojawiły, chociaż hetman E5 bardzo ładny ruch. Pion G3 był słaby. No i ten pion G3 jest teraz zgarniany. Tak samo pion H4. No i w tym momencie cała pozycja się rozsypała. Dalej są jakieś matematyczne szanse na wiecznego szacha. No ale już na tym etapie raczej bieda. Dobra, jak tutaj zbanować tego gada z... Kurde, muszę nick wpisywać teraz. Kiedyś ten jeden przycisk wystarczył kliknąć. Total Modherku. Dobra. I wjechała banicja. Ej, on chyba nie miał totaly, tylko tota i. Weź Wander albo Lech, zbanuj tego gościa. Czekajcie, ban tota i. A, cwaniaczek. My od her ku. Użytkownik, którego próbujesz zbanować, nie istnieje. Okej, no to dziwne. Tak, tego total chciałem zbanować, zgadza się. Spamer, kurde. Parszywy. Dawid, pokaż ten pistolet, co strzelasz. Nie pokażę, nie pokażę, bo wiesz, niekoniecznie w legalny sposób wszedłem w jego posiadanie, więc powiedzmy, że go nie mam. No dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Arcymistrz z Polski czarnymi tutaj wkroczył do akcji, no ale też trzeba przyznać, że biały tutaj bardzo, bardzo dobrze się broni. Tych pionów naprawdę mało się zrobiło. No i teraz ciekawa sprawa, czy tutaj jakieś widły nastąpią, coś takiego, czy jest tutaj w ogóle jakiś potencjał? Oj, 2 sekundy na zegarze zostały i na 1/10 wykonał ruch, ależ tutaj się poszczęściło delikatnie. No i zobaczmy teraz Polak Rodak tutaj w defensywie, ale są motywy nawet matowe, więc być może jakiegoś mata udałoby się tutaj rywalowi wlepić. Cały czas fajne pułapeczki są zastawiane, dosyć wredny szach został wrzucony, ale tutaj biały cały czas nie chce podwalić, nie nawiązuje tutaj współpracy. Oj, 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 oj.
No i niestety wieżówka jest przegrana, ale biały nieprecyzyjnie nie odciął króla. No podstawa wieżówek. I teraz jest klasyczny remis, gdyż król wszedł przed pionka. Tego typu końcówka jest ekstremalnie prosta do defensywy, także CM posiadał tutaj polskiego arcymistrza na rozkładzie. No ale nie udało mu się rywala wycisnąć i to na 150% będzie po prostu remisik. No, także były tutaj dymy w tej końcówce. No, ale finalnie mamy powtórzenie posunięć. Tutaj jakiś mops jeszcze białymi próbuje udawać, że ta pozycja ma sens. Chociaż kurczę, może ma sens. No bo w sumie jak to wygrywać? No trzeba by... Nie, do pionkówki wygranej przejść się nie da, więc trzeba jakoś zaszantażować matem i zagrozić temu pionkowi. A to może faktycznie to remisik po prostu. Biały będzie tym królem stał w miejscu i tyle. No dobra widzowie, to klasyczne zapytanie. Jak obstawiacie, ile punktów na 11 partii Jan Krzysztof Duda dzisiaj ugra? Oj, chciałem zafollowować Dudę, kliknąłem zapro do znajomych, ale Duda nie akceptuje zaprosy. No dobrze, więc teraz Polish Fighter leci tutaj biały bi... Okej, okay. Wing Gambit został odpalony. Wariancik lubiany przez Tomasza Jaskółkę. Zobaczymy, co tutaj Jan Krzysztof zaprezentuje, ponieważ ten gambit jest naprawdę bardzo, bardzo złożony. Oczywiście tak jasne jest, że tutaj po linii A, po linii B jest presja. Jeżeli chodzi o wybijanie, tak, bicie skoczkiem z planem skoczek B5 jest główną nitką, natomiast ta kontynuacja też ma sens, bo czasami po ruchu E6 jesteś w stanie wymienić i później wtrynić się skoczkiem na D6, więc są różne szkoły na ten temat, tak de facto. No ale dobra, pozycja na 150% jest grywalna, chociaż oczywiście Duda zaryzykował, poświęcił piona. Zobaczymy, czy to ryzyko faktycznie się opłaci, bo dymów na pewno w tej pozycji nie zabraknie, ale też to jest ten typ pozycji, że zagrasz jeden jakiś zbyt spokojny ruch i już cię oponent capnie, nie wypuści, no i zostajesz z pionem w plecy, nie? Siema, siema, witam wszystkich szanownych widzów uprzejmie, którzy teraz tutaj przybyli na streama. Lecimy oczywiście z Tighty Tuesdayem, to jest sam początek turnieju, druga partia, także wszystko jeszcze przed nami. Tutaj mamy Hetman F5 zagrane, okej. Hetman F5... No mam wątpliwości co do tego ruchu, szczerze mówiąc, bo ten hetman ma tutaj dosyć mało miejsca i tak od razu zacząłem się rozglądać, czy przypadkiem nie ma jakiegoś fajnego sposobu, żeby tego hetmana capnąć, prawda? No ale chyba nie. A w międzyczasie mamy skoczek E5 zagrane. No Duda musi uważać, ponieważ no jest duża... O, co? No dobra, to tego ruchu się nie spodziewałem, bo teraz faktycznie istnieje duża szansa, że wszystko się powymienia
No i właśnie, tutaj Duda z pionem mniej, roszady nie zrobi, struktura pionowa fatalna, no przestała ta pozycja mi się podobać. Natomiast A6 jest bardzo niemrawym ruchem i być może to pozwoli Dudzie jednak wskrzesić inicjatywę. Padło pytanie, gdzie można obejrzeć partię Mateusza Bartla? Na kanale Matibar. Czekaj, tak na Twitchu, a na YouTubie? Chyba też GM Matibar. Kurczę, bo mi się zawsze myli, czy imię, nazwisko, czy Matibar, czy nick. Tak, GM Matibar, masz kanał i Mateusz wrzuca analizy wszystkich swoich partii. Także te partie z Pragi też oczywiście można obejrzeć sobie albo na żywo z analizą, albo później z analizą po partii. No dobra. Oj kurczę, no czemu goś się tak wycofał? Nie no, Hetman D7 niezwykle podejrzany ruch. Przede wszystkim łatwo sobie wyobrazić, że będą widły, nie? Więc skoczek A4. O kurczę, ale dobra, też jest ok. Skoczek A4 z planem wideł, albo z planem wideł tutaj. No to był ruch, który przykuł moją uwagę od razu, więc. Może tym sposobem bardziej należało podejść do tematu. No ale dobra, jest okej. To co najistotniejsze, Duda cały czas przyciska tutaj zawodnika, nie? Czyli cały czas jest presja. No teraz można zgarnąć piona z B7. Janek się na pewno nad tym grubo zastanowi, bo jednak przy zgarnięciu tego piona B7 bardzo dużo się wymienia, a Polak z całą pewnością chciałby tutaj pocisnąć, poatakować, co nie? Dobra, mamy kolejną ofiarę pionka. No moc. Czarne centrum ma teraz Duda. Zobaczcie, jak niezwykle kreatywne podejście. Oddał piona na F5, żeby capnąć na B7 i teraz te dwa piony są naprawdę silne. Jeżeli te piony zdołają ruszyć do akcji, no to z przeciwnika po prostu kompletnie, ale to kompletnie nie będzie co zbierać. No super, naprawdę super to wygląda. No dobra, więc co, król D2, jakaś wrzutka wieży, albo może w ogóle wieżę na A1 najlepiej przestawić. Ale skoczek A4 to mnie zastanawia. Aha, chyba skoczek na B6 chce wejść, tak? Czy o co tutaj chodzi? No bo są problemy z pionem C4. No, będzie tutaj napięta sytuacja. Ważne jest to, że czarny nie może blokować. Musi odejść na E8, bo musi chronić tej ósmej linii. No i teraz Duda w 22 ruchu zrobił roszadę. No i teraz te piony muszą ruszyć. Jest tutaj bardzo mało czasu, bardzo napięta sytuacja, ale no koniecznie trzeba te piony uruchomić. Trzeba tymi pionami maszerować. To jest nasz jedyny atut w tej pozycji. Świetnie, więc tutaj blokady Duda się pozbył. No i teraz te wieże idealnie wspierają kolegów z linii C i D. No i teraz czarny nie jest w stanie nawiązać walki. Naprawdę piękna ofiara w tej końcówce ze strony Dudy. Ofiara pionka, żeby mieć takie wolniaki. Pięknie, naprawdę pięknie. No i teraz najzwyczajniej w świecie ten pion z linii C decyduje o wyniku spotkania. No wieża D8, C7, no wszystko tutaj wisi w powietrzu i przeciwnik nie będzie w stanie tych problemów rozwiązać. Chociaż czekajcie, bo ten pion ucieka. Halo, halo, proszę złapać tego pionka. No dobra, na luzie. Na luzie się tutaj Duda wyrobi. Tak przez moment wyglądało to podejrzanie, ale widły na koniec. O, ładne, ładne. I jeszcze wieża E3 na koniec, tak żeby dobić rywala. Super! Duda 3111 ranking, więc jest naprawdę potężnie. Zobaczmy, jak tutaj inni Polacy, rodacy, na przykład Szparumen sobie radzą. Oj, Miłosz, no król na Hetmana, no coś takiego grać.
No troszeczkę nie przystoi, troszeczkę nie przystoi, naprawdę, są pewne granice. Chyba, że czarny przywali tutaj pata i będę wtedy przepraszał, ale nie, przywalił mata. No dobrze, tutaj niestety się powinęła noga koledze streamerowi. A tutaj co to mamy? Pojedynek Polaczek-Rodaczek. Mamy tutaj mocarne piony białego, ale chyba ten skoczek jest. O, masz ci los. I puszczony został pionek. Ha! I teraz B7. Oj, nie można zbić, bo dorobienie hetmana. Ale wpadka tutaj pod presją czasu. No i to jest koniec pieśni. No niestety, skoczek kiepsko sobie radzi z zatrzymywaniem pionków. O, tutaj Ola Tarnowska. Zobaczmy, no wieża na Hetmana, nie wróżę tutaj powodzenia w tej sytuacji. Czy będzie w nocy transmisja? Nie, 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 nie będę streamował nocnego Titan Tuesday'a. Mam w ogóle dobrego newsa. FIDE jest bardzo niekompetentną organizacją i być może najbliższy turniej kandydatów jednak się nie odbędzie w Kanadzie, tylko być może w Hiszpanii. Dla nas idealnie, bo jeżeli turniej będzie w Kanadzie, no to wtedy będziemy gdzieś oglądali te partie o drugiej, trzeciej w nocy, więc zdecydowanie lepiej byłoby mieć ten turniej w Hiszpanii. Także no trochę siara, jeżeli ten turniej nie wypali, no bo to wydaje się najważniejszy turniej tego roku, albo prawie najważniejszy, no ale z drugiej strony dla nas może nawet dobrze to wyjdzie. Czy przerabiałeś Woodpecker Method? Oczywiście, i to nie raz. O kurde, myślałem, że Duda ma coś koło 2900 elo. Nie no, byku, Duda na tym 3000 to stoi od 100 lat, także nie wiem, z czego ci się to mogło wziąć właściwie. Tak, Magnusiński dzisiaj też gra. Zgadza się, jak najbardziej. No tutaj mielu wieżóweczkę. Oczywiście teoretyczny remis, ale no jeszcze się trzeba wykazać, tak, w defensywie. Co oczywiście pod presją czasu nie jest takie hop-siup. Dobra, chyba draw, czy nie? No dobra, no remis cały czas jest oczywiście, ale jeszcze tutaj testuje zawodnik. 32 rankingu do rekordu. No tak, Duda tam 3140 coś. Faktycznie posiada rekordzik. Także niedaleko faktycznie. Ale nie wiem, no nawet jeżeli by powygrywał. Nie, chociaż jakby wszystko do końca powygrywał dzisiaj, to myślę, żeby wbił. Tak, wiem o tym, że nie działa Facebook i Messenger. Chociaż nie wiem, czemu to taki news niesamowity, bo faktycznie dużo osób wbijało na streamie. Dawid, widziałeś, że Facebook nie działa? Dawid, widziałeś, że Facebook nie działa? Nie, no jakoś przeżyjemy pół dnia na przykład bez Facebooka. Tak myślę przynajmniej. Dobra, chłopaki, kurczę, ile tego testowania? Już starczy chyba. No tutaj po prostu biały król nie ma jak wyleść, co nie? No co? Coś ty zrobił! No jak króla nie odciąć? Przecież wieża na linię G powinna iść. Co to było? Boże! Panie Iem! My dream! Coś ty zrobił, kolego. Ale wypuścił tu wieżówkę. Kurde! No ja tutaj już byłem pewien, że remisik, a tu patrzcie. Ha! No dobra. No dobra.
Mówi się trudno, żyje się dalej. Lecimy z Janem Krzysztofem Dudą. Teraz ofiarą jest arcymistrz z Serbii. Zobaczymy, jak tutaj partia się rozpocznie. Mamy posunięcie E4, nastąpiło E6. Okej, Francuz. Faktycznie dawno nie widziałem obrony francuskiej w wykonaniu Jana Krzysztofa Dudy, także fajnie, że coś świeżego. Oczywiście ten debiut od wielu, wielu lat funkcjonuje w repertuarze Polish Fightera, ale jednak przede wszystkim ostatnio E5 widujemy przeciwko E4. Także ciekawie. No dobre, mamy tutaj goniec D3, także klasyk staromodny. C4. No ja nie jestem fanem zdejmowania napięcia z piona D4. Zdarza się, że jest to dobry pomysł, ale jednak wydaje mi się, że dobrze jest z tym dłuższą chwilę poczekać. Lepiej nie decydować się na to posunięcie tak szybko. Dlaczego? No bo teraz sytuacja na hetmańskim jest no, całkowicie zaklajstrowana, co nie? Więc czarnemu ciężko będzie atakować. No ale dobra, tutaj Duda zabezpieczył piona G7, więc to fajnie. No i teraz co dalej? No klasycznym planem jest wjazd gońca na A4, ale tutaj pan Batika 1984 też dobrze kombinuje, żeby rozkręcić jakiś atak, żeby wrócić do tej presji na G7. No i teraz kurczę, no Duda chyba będzie musiał zrobić roszadę, ale no robienie roszady w takiej sytuacji, no to będzie ostateczność, bo jednak tym królem wchodzimy po prostu pod atak. Okej, mamy tutaj wybicie na H4, no bicie na G7 trzeba było policzyć, ale no, chyba wieża F8 i po końcu H6 zawsze bicie na C3, także zdaje się, że luzik arbuzik. No i tutaj myślę, że spełnieniem marzeń dla Polaka będzie ewakuacja króla na skrzydło hetmańskie. Zauważcie, że skrzydło hetmańskie zostało zablokowane. No linia B nie jest żadnym problemem, bo tu zawsze B6 można zagrać. Więc jeżeli ten król czarnego wyniesie się na skrzydło hetmańskie, no to będzie tam naprawdę bardzo, bardzo bezpieczny. Okej, tutaj mamy wieża G8. Po prostu zabezpieczenie piona G7, a biały obronił piona C2. No dobra, to Duda chyba tutaj nawet na piechotę tym królem będzie zasuwał. Takie mam wrażenie. Janek dziś testuje różne debiuty. Wiesz co, Lech? Ja mam wrażenie, że Duda co tydzień testuje różne debiuty. Oczywiście często widzimy, że Duda na przykład rypie Berlina po raz 16, ale jednak on w tym Berlinie stara się różne warianty wybierać, różne idee testować. Więc wydaje mi się, że właśnie Janek w ten sposób podchodzi do tych Tighted Tuesdayów, właśnie w kontekście testowania przede wszystkim różnych otwarć. No dobra, i mamy tutaj tym samym po zagraniu B5 absolutną, totalną, ostateczną blokadę skrzydła hetmańskiego. I teraz pytanie. No bo czarny chciałby tutaj rozpocząć jakąś ekspansję na królewskim. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Bo tutaj biały ekspansję rozpoczął. No i co myślicie, że G5 biały zagra? No wydaje się ryzykownym podejściem. No jednak co by nie mówić, króla sobie
Dosyć znacząco osłabi. Goniec E1. No dobra, czyli zawodnik ewidentnie obawiał się skoczek bije D4, C bije D4, hetman bije D2. Tego typu rzeczy. No Duda po profesorsku tutaj się przestawia. Teraz hetman może pójść na E7. Będzie presja na piona A3 i jednocześnie będzie to przygotowanie roszady, ale jednak Polak zdecydował się po prostu zasuwać królem. No i teraz to F5. Kurczę, wygląda groźnie. A Duda po prostu zasuwa sobie królem dalej. Faktycznie trzeba powiedzieć, że król na polu B6. Na polu B6 jest właściwie bardzo dobrze zabezpieczony. Nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Wygląda to faktycznie super. Tylko problem jest taki, że Duda nie ma co grać pionami. Zauważcie, że tutaj Duda jest zdany na akcję przeciwnika. Jednak będzie próbował jakieś B4 przeprowadzić. No B4 trochę podejrzane mi się wydaje, bo jednak tutaj osłabi się król czarnego, a biały dalej dociska na skrzydle królewskim. No ewidentnie są to problemy po stronie Polaka rodaka. Duda, desperacka próba otwarcia tej akcji, żeby wytworzyć jakąś kontrę. No pozycja wydaje się być naprawdę bardzo kiepska, chociaż Stockfish pokazuje niewielką przewagę białego. No i zostało F6 rzucone. Ok, wieża F2, wieża D7. Obaj zawodnicy utrzymują tutaj napięcie w centrum szachownicy. Brak decyzji z jednej i z drugiej strony. Mamy bicie na F5. Pozycja faktycznie zaczyna się otwierać, ale Duda 3 sekundy na zegarze. No, panie Polaku, rodaku, trzeba tu przyspieszyć. Co? Ofiara jakości! Nastąpiła. No i co z tego wyjdzie? No król czarnego osłabiony, ale król białego też nie jest cudownie ustawiony. I Duda wieżę zdobędzie? Patrzcie, ta wieża nie ma gdzie uciekać. Oj, kurczę! I co z tego wyjdzie? No, nieziemskie związanie, ale po wieża bije F6, jest presja na B2, ale na C2, ależ tutaj Duda kręci kołowroty krywalem. Bardzo ciekawa koncepcja, żeby tutaj nawiązać jakąś walkę. I teraz to król białego jest w tarapatach, ależ tutaj Duda zakręcił przeciwnikiem. Hetman F4, teraz czarny przejmuje inicjatywę. Pozycja zrobiła się już wygrana. Chociaż dalej nie wiadomo, w którą stronę patrzeć, i to już wygląda na jakiegoś mata. Ale gdzie jest ten mat? Gdzie jest ten mat? Oj, bicie na C6 z szachem, i Duda wygrywa! O, ale szaleństwa tutaj były na koniec! Kurde! No, nieźle się tutaj działo, musicie przyznać, że naprawdę były dymy. Wow! Wow. No kurczę, poddymił ładnie. Ofiara jakości. Ofiara jakości teoretycznie stockfishowo nie była poprawna, ale kurczę, wyszło nieźle. Huch! Kurczę, nie no, super to było. Ja tutaj już byłem pewien, że Duda 5 razy mata dostanie, co nie? Bo ten jego król był taki golusieńki. Ale finalnie oponent nie wytrzymał tego tempa. Super, super to było, no klasa. No dobrze, natomiast tutaj Maciek 92, arcymistrz z Polski, szuka sposobu, żeby oszukać rywala w teoretycznie remisowej końcówce. Natomiast czarny ma tutaj fajną inicjatywę, dodatkowo delikatna przewaga na zegarze. Te piony mogą dalej maszerować, więc jest duży potencjał, żeby oponent dokonał jakiejś samowywrotki. Jest oczywiście dodawana 1 sekunda, co trzeba mieć na radarze. No i teraz zobaczmy, czy tym pionem G2 się Maciek zainteresuje. Uff, nie wiem, czy bicie. Ale mi
misklik jeszcze na koniec. Ja nie wiem, czy tam bicie przez moment w ogóle nie wchodziło z następnym F3, ale super, super, super. Ustrzelony został rywal, widzicie. Teoria teorią, a praktyka praktyką. No dobra, to mamy tutaj jeszcze dwie partie i lecimy do rundy czwartej, a po czwartej rundzie będziemy mieli 6-minutową przerwę przed kolejną rundą. Kurczę, fajne, fajne gierki, nie? Naprawdę tutaj dymów nie brakuje. Ale kurde, fajne u Dudy było przede wszystkim to zdobycie wieży, nie? Ta wieża na A2 nie miała się gdzie ruszać i Duda po prostu cyk, hetman, hetman i hetmanem wybił, nie? Takie proste jak się wie. Duda zagra E4, 100%. 100%, że Duda teraz E4 zagra. Ha, widzicie, wiedziałem. No dobra, więc mamy obronę sycylijską. O proszę, Warento Kelly'ego. Nie tak często spotykany na tym topowym poziomie, ale chyba przejdziemy... O, w ogóle do obrony francuskiej przeszliśmy. No dobra, no to ciekawie. I teraz plan czarnego jest dosyć łopatologiczny. Mianowicie kiedyś czarny będzie się chciał pozbyć tych białopolowych gońców. Bo oczywiście ten goniec na D7 jest to bieda ostateczna. Także zobaczymy, co też interesującego z tego wyjdzie. Wow, mamy już ofiary ze strony Dudy. No faktycznie widziałem coś takiego. Widziałem taki wariant. Ja osobiście nie jestem fanem, bo jednak oddajemy piona, a centrum jest tutaj mocno zblokowane i ciężko jakoś do tego czarnego króla się dobrać. Duda grał na niego tydzień temu. No tutaj Duda regularnie z tymi arcymistrzami grywa faktycznie. Niektórych to już dobrze, dobrze tutaj znamy, zawodników. Jak myślisz, kto wygra ten Tighty Tuesday? No ja oczywiście kibicuję panu Dudzie. No aczkolwiek jeżeli w jakimś turnieju bierze udział Magnus Carlsen, no to ciężko obiektywnie stawiać na kogoś innego niż mister Magnus. No dobra, tutaj goniec C5. Taka prymitywna groźba, a jakże problematyczna, co nie? No i, no i właśnie o to chodzi. Ja tych pozycji nie rozumiem. No mam piona w plecy. Bronię się właściwie. No bo tutaj oczywiście jest presja na F2. Jest presja na E5. No pod tym względem nie jest fajnie. I jeszcze zainwestowałem w całą tę sytuację materialnie, więc no przyznam szczerze, że jakoś kompletnie, ale to kompletnie mi to nie leży. No ale dobra, co kto lubi. Duda tutaj ewidentnie ma plan ataku na królewskim, ale zdaje się, że przeciwnik też ma dokładnie ten sam plan. Zauważcie, że pan Kontrwersja ma identyko zamysł, czyli też jest tutaj skupiony na atakowaniu na królewskim. No i trzeba powiedzieć, że ten atak czarnego wygląda tutaj zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej. No, figury bardzo aktywne, przewaga materialna. Zaraz tutaj po linii F będzie naprawdę niezła presja. Kiepsko. Naprawdę kiepsko to wygląda. Muszę przyznać.
No ale dobra, Jan Krzysztof Duda lubi gdzieś tam podkręcić atmosferę, lubi coś tam zahachmęcić, zakręcić oponentem. Być może jakiś plan na zasadzie wjazdu hetmanem do akcji będzie tutaj realizowany. Wygląda dosyć zdrowo właściwie, jakby się tak przyjrzeć. No, chociaż oczywiście wiąże się to z kolejnymi stratami materialnymi, więc... Dobrze, trzeba to przemyśleć. Hetman D3, trudny ruch do zagrania, ale hetman D3 z całą pewnością wisi w powietrzu. Jak przeciwnik wieża F5, to z całą pewnością będzie można przywalić tutaj ruchem G4. No, będzie tutaj naprawdę wesoło. Goniec F6 w partii zostało zagrane. No jest to dosyć niemrawe podejście. Aha, po biciu wjazd tu. Ta, hetmana podwalił! Co? Skoczek bije D5 przecież. I wisi hetman i grozi mat. Ale wywrotka nastąpiła. Ale zobaczcie, jak Duda błyskawicznie to wypatrzył. No kurde bele, dosłownie sekundę, 1,3 sekundy się zastanawiał. No chory człowiek, naprawdę, jak można być tak dobrym taktycznie? Nie no, hit. Bardzo ładny kombos, bardzo ładny kombos ze strony pana Dudy. No i teraz nieprzyjęcie tego hetmana, podwójnie fajne zagranie. Wow, no po prostu wow. I teraz grozi mat, grozi tutaj bicie, no grozi po prostu wszystko i czarny po prostu nic a nic nie jest w stanie z tym zrobić. No to zdaje się, że tutaj zwątpiłem, przyznaję, zwątpiłem w Polaka, ale zapowiada się mocarny początek, 4 z 4. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak to wyjdzie. No dobra, no to cóż, po prostu można wymienić, po prostu można wybić. No i tyle w temacie właściwie. Teraz jedyne, czego się obawiam, żeby Duda się tutaj nie zamotał, bo na niedoczasie łatwo gdzieś tam coś tam prostego przeoczyć, przewalić po prostu na czas. Okej, ale tutaj po profesorsku dociska Jan Krzysztof, bo teraz goniec H7, wow, no w ogóle tutaj oponentowi nie dał absolutnie żadnych szans, nie? Jak już capnął, to nie wypuścił. No, coś pięknego, naprawdę coś pięknego. No teraz jeszcze ostatnia próba z zawodnika grającego czarnymi, no ale nie oszukujmy się, takiego mata na F1, no to pan Jan Krzysztof raczej nie podstawi. No tutaj oczywiście na milion sposobów można się obronić, zaczynając od tego sposobu, albo po prostu zgarnięcie pionka też dobrze. Czemu by nie? A, to jeszcze czarny próbuje! No to też trzeba pochwalić wojowniczą postawę. To się oczywiście szanuje, ale jednak hetman w plecy to kolosalna różnica. No i tutaj gdzieś jest ten mat. Gdzieś jest ten mat, tylko go jeszcze nie widzę. No ale dobra, G3 i teraz już mata nie ma. No brawo! Ustrzelony tutaj oponent został. Naprawdę ładny kombos. I najlepsze, że 1,3 sekundy Duda zużył, żeby to wyliczyć. No to jest klasa. To jest klasa zawodnika. No dobra, zobaczmy. Tutaj Polak Rodak wojuje z FM-em. No ale chyba tutaj partia już zmierza ku końcowi. Zobaczmy tutaj. Polak Rodak, no niestety, ale został rozjechany całkowicie w tym momencie. No dobra, Duda się zemścił na Polaku, nie? Oj, ten, Baltika, tak? Czy jakoś tak z tym Serbem grał Duda wcześniej. Okej, tutaj co my mamy? No samotna wieża. Obawiam się, że nie wystarczy, żeby tutaj zatrzymać arcymistrza z Polski. No zero szacunku niektórzy zawodnicy, nie? Zamiast się poddać, to jeszcze męczą.
do samego końca, licząc na jakiegoś pata. No dobra, to zobaczmy, jak Mister Kramnik sobie radzi. Oj, tutaj Kramnik wygrywa. No dobrze, zobaczmy. Już Polaków, rodaków tutaj na placu boju brak na ten moment. No, Duda, trzeba powiedzieć, że bardzo ładnie ukąsił. Poszedłem po jedzenie i Duda przewalił. No jak przewalił, jak wygrał. Kolego szanowny, jak ty to kibicujesz? Co z ciebie za kibic? Dobra, jeszcze jedną partię mamy. No kurde, dwa gońce chłop ma. I oponent ma 10 sekund mniej i się nie podda, nie? Dobra, zdarza się. Walczy do końca zawodnik. Dobrze widzowie, więc mamy wobec tego 6 minut przerwy teraz. No i lecimy z kolejnymi partiami. No tutaj Duda w tej poprzedniej partii faktycznie według analizy czeskomowej no miał już grube problemy, ale faktycznie finalnie się wykaraskał. Także elegancko. No właśnie u Dudy to jest ciekawe, że on potrafi ustawić taką no, nijaką pozycję, co by się wydawało, że no, już jest pozamiatane, ale on zawsze coś tam taktycznie zakręci, zachachmęci i finalnie gdzieś tam się wywinie, także super. No dobra, to co? Czekamy na pojedynek z Magnusem teraz, także JZW, no i lecimy dalej z tematem.
No dobra, widzowie, to co? Trzymamy chyba kciuki. Głównie za pojedynek z Carlsenem, ale. Kurczę, no tyle osób ma tutaj, to 4 z 4. No, że chyba pojedynek. Bo 21 osób aż. Więc chyba ten pojedynek z Carlsenem, no to jest mało prawdopodobny. W międzyczasie, widzowie, szanowni. Ja was zaproszę na mój turniej w Lublinie, który jest za 2 tygodnie, 15-16 marca. Wrzucam wam link na czat. To są mistrzostwa cebularza, ale każdy może zagrać. Nie trzeba być w klubie, chociaż oczywiście zapraszam. Była jakaś drama o czytowanie tego Jospema? Nie, była. Tylko taka w kuluarach. Bo Jospem to jest taki zawodnik 2600 Elo w szachach klasycznych, który się wyspecjalizował, skupił na graniu w szachy przez internet i to ostro trenuje i tak dalej. No i wielu zawodników go oskarżało o nieczyste zagrywki. Plot twist jest taki, że ostatnio ekipa czeskomowa pojechała do niego na chatę. No i dosłownie go tam nagrywali, sprawdzali z jego domu, jak grał. I tam zajął chyba drugie czy trzecie miejsce w tej Tuesday'u wtedy. Także tyle. Czy turniej do FIDE zgłoszony? Nie zgłoszony do FIDE. Można do drugiej kategorii włącznie zdobyć. Kurde, Boże Święty, no. No Duda znalazł sobie fajny wariant na tego Londona. Nie powiem, że nie. Faktycznie fajny wariant, gdzie tutaj Duda wywija tym hetmanem, zgarnia materiał i przeciwnik musi się tłumaczyć. No ale to jest chyba jakaś 20. partia Dudy w tym wariancie, którą oglądam. No i tak przyznam szczerze, coś miałbym ochotę zobaczyć innego, ale statystyki mam fenomenalne w tym wariancie, także jeżeli ogrywa leszczy londoniarzy, to mi to pasuje. Jak najbardziej jestem w stanie się przemęczyć. Podczas tego, gdy właśnie zajął wysokie miejsce, był sprawdzany, czy po co? Content po prostu, wiesz, tak, jakaś to była akcja. Coś tam, jakiś wywiad z nim nagrali. Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy nie zlikowałem, czy to już wyszło. Ale wiem, że tam jakiś wywiad przy tym nagrywali, tam jego właśnie występ w Tajty Tuesdayu, coś tam. A dobra, chyba zlikowałem niechcący. No dobra, to w każdym razie będzie opublikowane, to sobie zobaczycie. Czy będą jakieś turnieje zgłoszone do FIDE? Jasne, ostatnio robiłem na przykład Rapid zgłoszony do FIDE. A teraz też rozpocząłem pracę nad turniejem na 1000 osób zgłoszonym do FIDE, ale też Rapid by był. Ale to jeszcze mocno początkowa faza realizacji, planowania. Ale jest potencjał. No dobrze, drodzy widzowie, no wydaje mi się, że tutaj Duda naprawdę zdrową pozycję dostał. Chociaż troszeczkę ten wjazd skoczka na C6 mnie tutaj martwi. To wygląda dosyć groźnie. Chociaż może Duda po prostu zagra goniec B7, przegoni tego skoczka, no i wtedy zrobi roszadę. Jeżeli Duda w tej pozycji zrobi roszadę, to już ma wygraną pozycję ze strategicznego punktu widzenia. Totalnie otwarta poza, para gońców, lepsza struktura po stronie czarnego, więc wszystko jest tutaj tak, jak być powinno. No tylko jedynym problemem jest zrobienie roszady, no bo jeżeli machnie roszadę od razu, kurczę, no obawiam się, że z tym pionem E7
7 będą problemy, co nie? Okej, Duda w ogóle goniec A6 rzucił. No to jest ciekawa koncepcja, tylko dalej martwi mnie ten król siedzący sobie. Siedzący sobie w centrum. Wie ktoś, czy będzie podobny turniej Dawida do tego, co robi za 2 tygodnie przed wakacjami? Wiesz co, nie wiem. Raczej maj, czerwiec nie będę żadnego turnieju organizował. Gdyż mam pewne ważne plany, ale może w wakacje coś będzie. No, zobaczę. Może jakiś mniejszy event w kwietniu. Daj Dawidowi 20 tysięcy do łapy i zrobi. No, chyba, że się znajdzie jakiś fajny sponsor, co tam rzuci siano na turniej. No to wtedy oczywiście ogarnę temat. Ale z tym budżetem, który mam obecnie, to takie są plany, jak powiedziałem. Dawid, czy twoim zdaniem 18 lat to już za późno, żeby wziąć się za granie bardziej profesjonalnie? No, zależy. Jeżeli masz 2-300 elo, no to jest okej. Jeżeli masz 1300 elo, to raczej za późno. No dobra, ale tutaj kurde ten skoczek na C6 się tak wtrynił. No wkurzający jest ten skoczek niesamowicie. Czy Jan Krzysztof Duda jakoś się tego delikwenta pozbędzie? No bo tutaj są realne problemy z tego tytułu. Ale może tak na hama cyk myk i jak biały zbije, to zbić na C6? Może coś takiego? No trzeba się tej gadziny pozbyć. Ten skoczek no mocarnie ogranicza tutaj nasze możliwości, więc koniecznie musimy jakoś ten problem rozwiązać. Wieża B4, no biały ładnie się tutaj aktywizuje. Duda bardzo mało czasu posiada na zegarku, więc trzeba przyspieszać. Faktycznie ta taktyka została zastosowana. No i wreszcie jesteśmy w stanie nabrać wiatru w żagle. Wreszcie Duda może się tutaj chociaż troszeczkę zaktywizować. No myślę, że przede wszystkim będzie trzeba podejść królem. Bez króla to sobie tutaj nie pohasamy. Król musi się zaktywizować i później może jakieś F6, może jakieś E5. No koniecznie trzeba te piony uruchomić. Ta wieża dosyć... Oj, tylko pion był za darmo! Duda, coś ty zrobił, kurde, no. No był pionek w uczci w tej cenie, bo za darmo. No ale dobra, wieża się zaktywizowała. Mało czasu na zegarze jednego i drugiego zawodnika. Więc jakie tutaj plany będą realizowane? No chyba się panowie... Jakość podwalił Duda! Ach, nie zobaczył! Nie zobaczył skoczek C6! Dobrze, dobrze. I teraz zasuwasz pionem. Skoczek fatalnie sobie radzi z zatrzymywaniem bandowych pionów, więc w tym momencie Jan Krzysztof Duda w bardzo prosty sposób wygrywa. No i teraz już koniec pieśni. No super! Super, super, super! Ale cofnijmy sobie do tego momentu. Tutaj mógł być przypał. Mógł być przypał, bo skoczek C6 szach i nie ma gdzie tym królem podejść, żeby obronić wieżę, więc była strata jakości i pozycja byłaby kompletnie przegrana. No ale tutaj pod presją czasu pan Jumbo nie zobaczył. No i później Jan Krzysztof Duda już mu nie odpuścił, także klasa. Zobaczmy, jak tutaj Bniolus sobie radzi. Akurat niekoniecznie sobie radzi. Dobra, zobaczmy tutaj Kids 2010. Jak tutaj pan Kids sobie radzi? Chyba wygrywa, tak? Bo ten pion z linii E po prostu leci sobie jak szef do pola przemiany. No i absolutnie nie da się tego zawodnika zatrzymać, także GG. No dobra, i mamy tutaj jeszcze pojedynek Aleksandry Tarnowskiej. O kurde, akurat hetmana podwaliła jak wyszliśmy. Jednak wygrana będzie? A, bo to goniec H7 było niepotrzebne. No dobra, ciekawe. Ciekawe, że tutaj strata jednego tempa rozmontowała całą pozycję.
No dobre. Nikt nie ma poniżej 1400? No, znaczy, no tak, faktycznie, bo teraz FIDE rozdało ranking za darmo. Ale no tak, faktycznie się zgadza, więc jedynie na internecie można mieć poniżej. Tak, partię Tainted Tuesday'a możesz sobie oglądać. Wchodzisz na chess.com/events i tam masz wszystkie turnieje ogólnie do oglądania, no i między innymi Tainted Tuesday właśnie. Cześć. No dobra, kurczę, no w takiej pozycji no to już pasowałoby się poddać chyba, co? Czy nie? Kiedy Duda w jakimś turnieju klasycznym? No niestety, ale nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Kiedy Duda będzie coś grał? No, nie posiadam żadnych informacji na ten temat. No dobra, no to runda piąta za nami. Jesteśmy tutaj w połowie eventu. No i lecimy już za chwilę z rundą szóstą. Okej, teraz zawodnik z Chin się wylosował, Xu Shangyi. No dobra, chyba nigdy nie widziałem, żeby Duda z tym gagatkiem grał. Także zobaczmy. Nie znam stylu tego zawodnika. Jan Krzysztof Duda postanowił atak trompowskiego odpalić. Nie jestem fanem tego otwarcia, no bo tak jak widzicie, już na samym początku została tutaj oddana para gońców, a ja jestem dużym fanem pary gońców, więc wolałbym nie oddawać. No ale dobra, zobaczymy. Na pewno tutaj poeta ma coś sprytnego przygotowane. Także zobaczymy, co tutaj Duda wyciągnie. Co jak się spadnie poniżej 1400? No to wtedy tracisz ranking. Jeżeli mówimy o rankingu FIDE. I wtedy po prostu tak jakby od zera musisz zdobyć, nie? Tak jakbyś nigdy nie miał tego rankingu. Wiesz co, ja kiedyś się spotkałem z taką sytuacją, że ziomek miał 1401 ranking, a wtedy, no to było za moich czasów juniorskich i wtedy bardzo mało się zyskiwało za wygrywanie partii. Na przykład junior za wygranie partii to dostawał 7 oczek, gdzie teraz dostaje 35, nie? Więc różnica była kolosalna. Jednego gościa kojarzę, co stwierdził, że nie będzie się telepał z tym wbijaniem rankingu. Sobie specjalnie zbił poniżej 1400, mu się wyzerowało. No i wtedy znowu zdobył ten ranking FIDE i już zdobył taki odpowiedni. To taki pewien paradoks, że właśnie szybciej można było od zera sobie zdobyć wyższy ranking niż wbijając po kolei, mając daną siłę gry. No dobra, no to. Kurde. Dobra, sorry, widzowie. Żona ostatnio porządkowała mi rzeczy w bibliotece i znalazła świetne miejsce na szachownicę z podpisem Judith Polgar pod biurkiem i się właśnie wywróciło.
No dobra, chyba nie ma co się oszukiwać, nie? No ta pozycja jest totalnie, totalnie beznadziejna, nie? Wygląda to naprawdę tragicznie. Wydaje się, że król czarnego jest całkowicie bezpieczny. Tutaj sytuacja jest całkowicie zblokowana. No a tutaj po stronie Dudy to ja na przykład już bym się obawiał jakiejś ofiary na C3 i chyba Duda też się tego obawia, ale przy okazji też szuka zaczepki, jakiejś wieża F3. Ten hetman faktycznie ma mało miejsca, więc może coś się uda tutaj zakręcić oponentem, żeby tego hetmana faktycznie zdobyć. Natomiast póki co trzeba powiedzieć, że pan z Chin bardzo rozsądnie rozgrywa tę pozycję, skoncentrował wszystkie figury do ataku, no i teraz rusza do ataku. Już takiego bardziej konkretnego. No ten hetman, kurczę, tak się przyglądam cały czas, jak tutaj go zdobyć, no ale kurde, nic nie widzę mądrego. Ale Duda widzi jakieś uderzenie na G6, więc tutaj Polak szuka ciekawych opcji. Ale taktyka! Taktyka! Przecież ten goniec nie jest w stanie być broniony przez hetmana, skoro hetman musi odbić na C3. Kurde, i tutaj mimo jakości przewagi będzie przypał, bo na koniec tego wariantu goniec wchodzi na C6. No i tutaj jeszcze problem, no ta para gońców czarnego jest ewidentnie przepotężna. Te gońce radzą sobie tutaj naprawdę wyśmienicie. Kurde, no. Trzeba powiedzieć, że pan Chińczyk przywalił naprawdę niezłego kombosa. No dobra, zobaczymy. Być może Jan Krzysztof Duda jakoś skoordynuje te swoje figury. No przyznam szczerze, że jakoś średnio to widzę tak właściwie, gdyż no te ciężkie figury ustawione po trzeciej linii po prostu kompletnie, ale to kompletnie nic nie robią. No a teraz czarny przechodzi do ataku. No i zobaczcie, ta wieża no dosłownie nie ma gdzie się ruszać, nie ma ani jednego sensownego pola, na które mogłaby sobie pójść. Więc w tej pozycji żegnamy się z materiałem, no bo bicie i goniec E4, więc myślę, że na tym etapie to już jest prawie że do poddania pozycja. No jeszcze nawet na Hama to bicie na F2 wchodziło w grę. No i teraz zobaczmy, no Duda posiada skoczka. Dobrze wiemy, że skoczek potrafi być bardzo wkurzający, więc może uda się tym skoczkiem coś tutaj zakręcić, jakieś widły, jakieś problemy może będziemy w stanie stworzyć rywalowi. Król jest tutaj całkiem aktywny, więc powiedzmy, że pozycja jest jeszcze do gry, jeszcze tutaj żyjemy. No i co dalej? Wieża C4, no czarny naprawdę przepięknie się skoordynował, ta wieża jest świetnie zaktywizowana. No i teraz jeszcze z pionem H4 mamy problemy, z pionem F2 mamy problemy. No problemów mamy naprawdę 100 tysięcy. Ciężko mi sobie wyobrazić, jak tutaj Polish Fighter 3000 mógłby się w tej pozycji wywinąć. No jeszcze będzie jakaś próba ataku na punkt F7, jeszcze będzie jakaś próba wjazdu na F6, żeby tam jakiegoś mata ustawić, no ale to wszystko jest bardzo, ale to bardzo naciągane. Czarny po prostu będzie zjadał te pionki i tylko uszy będą mu się trzęsły. No ale jeszcze tutaj Duda liczy na jakieś widły, na jakieś podstawki rywala. Niestety, ale czarny no nie chce tutaj nawiązać żadnej współpracy pod tym względem. Nie chce tutaj nic podwalić. No i to jest oczywiście kłopotliwa kwestia. No
Koniec, po prostu koniec, drodzy widzowie. Ten pion z linii H jest zbyt mocarnym pionem. No brawa dla pana Chińczyka, naprawdę tutaj gość się wykazał, no po profesorsku spacyfikował te agresywne zapędy Dudy. Duda tutaj wywijał, kombinował, no ale gość na nic nie wpadł, no precyzyjnie się bronił. Naprawdę trzeba powiedzieć, klasa, no i niestety pierwsza porażka na koncie Dudy w tym turnieju. No dobra, to zobaczmy, jakie tutaj jeszcze ciekawe pojedynki się toczą. Kurczę, to szkoda tej partii, bo tak właściwie mam wrażenie, że z debiutu już to wyszło źle, co nie? Że tak z debiutu wyszła taka o pozycja i tak było niedobrze, było niedobrze, było niedobrze, no. A nie można zagrać go, nie zbije B7 i konsekwencjami martwić się później. No faktycznie był tam taki moment, że można było tego piona skubnąć. No, kurczę, ale wiesz, no taki pion z linii B, no też to śmierdzi, bo jednak wtedy są niezłe opcje ataku na króla, no. Z wykorzystaniem tej linii B. Co tu się stało? Wieżę podwalił. A, bo on chyba myślał, że pad będzie. Ta. No to niefortunne. No to było niefortunne, trzeba przyznać. O! Będzie matowane? No co ty robisz? Dawaj, dawaj. Królem, królem! Dobrze. I teraz skoczek tutaj. No to już klasyka była. Przerzut skoczka tutaj, król odchodzi, odebranie pola, król odchodzi, klasyczny manewr później. No dobra, no dziwne, dziwne, dziwne. Będzie E4. E4 w tej partii będzie, widzowie. 100%. Ha! I widzicie? Ależ tutaj wszystko zgaduję prawidłowo. Znaczy zgaduję, wiedziałem. Dawid, a widziałeś wczoraj, co Vidit zrobił? No widziałem, kurczę, tak na fali był i taka podstawka. No mam nadzieję, że się Vidit nie rozsypie przed turniejem kandydatów, no bo no, przynajmniej w teorii turniej kandydatów za miesiąc, no to idzie się załamać czymś takim, nie? Troszeczkę to tam w głowie będzie się działo, nie? No dobrze, drodzy widzowie, więc mamy obronę skandynawską. No to jest bardzo interesujący debiut, bardzo niedoceniany debiut. Właściwie wiele silników szachowych to w ogóle ocenia ruch D5 w pierwszym ruchu przeciwko E4. Jako w ogóle niedokładne, co nie? Więc to jest też ciekawa kwestia. Jak się przygotowują na turniej kandydatów, to grają jakieś drugorzędne linie i się wykładają, nic dziwnego. Nie, 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 to nie tak. Bo to była sytuacja taka, że to już daleko po debiucie. No, właściwie to po prostu hetmana podwalił. No nie, że tak chamsko, że wiesz, wszedł pod bicie i podwalił, no ale taki prosty motyw przeoczył. Więc no nie, to na pewno nie była jakaś tam zasłona dymna. No dobrze, natomiast pytanie, jaką tutaj zasłonę wykorzysta Hetman Polish Fightera? Bo zauważcie, że ten Hetman Polish Fightera ma trochę mało miejsca. No chyba na jakieś H4 to po prostu H5 będzie grane.
I no w sumie w miarę stabilną będzie miał pozycję ten hetman, ale po co był ten szach potrzebny? To trochę mam wątpliwości. Co to poeta wymyślił? No ale dobra, skoczek G4 to już interesująca koncepcja, bo teraz na F2 wisi, tego gońca można skasować. No dobra, to Duda chyba nawet w długą roszadę może polecieć. Tak mi się przynajmniej zdaje, że jest to koncepcja do wzięcia pod uwagę. No dobra, zobaczymy. Czy uprawiam jakiś sport? Oczywiście, szachy. Hindusi nie dostaną wizy do Kanady. No zobaczymy, jak to będzie, ale faktycznie są dymy z tym turniejem kandydatów. Przede wszystkim to mi się wydaje, że tam z Nepo są problemy, nie? Bo jako Rosjanin, no to ma tam problem, żeby wjechać. W ogóle tam widziałem w newsie, że Rosjanie to normalnie na wizę do Kanady to pół roku czekają, nie? No dobra, dobra. Chyba nie do końca załapałem koncepcję Dudy w tej pozycji. No musicie się zgodzić, że te piony no, wyglądają delikatnie wkurzająco, delikatnie wkurzająco. Nie no, bez jaj, no tutaj hetman G4, F5, nawet jakiś motyw skoczek F6 za chwilę. No to wygląda naprawdę wysoce tragicznie. Czy Janek będzie w stanie tutaj znaleźć jakąś chytrą sztuczkę, żeby ten problem rozwiązać? No, zobaczymy, zobaczymy. No nie, no to skoczek F6 musi wygrywać. To tak klasyczny motyw. No i widzicie, Duda nawet się nie zastanawiał, żeby wybić. To ten motyw obaj zawodnicy bardzo dobrze znają. No i teraz, materialnie jesteśmy w plecy bardzo mocno, ale może coś tutaj, wiecie, jakiś kołowrotek oponentem udałoby się zakręcić. No robi się mało czasu, będzie nerwowo. W sumie pozycja Dudy, nie patrząc na stokfisza, wydaje się być dosyć solidna. Znaczy, solidna to może zbyt mocne stwierdzenie, no ale nie widać jakiegoś mata w dwa ruchy. Więc to należy uznać za atut w tej sytuacji. Więc jeżeli Jan Krzysztof jeszcze kilka ruchów tutaj przeżyje, to być może będzie w stanie jakąś konterkę wytworzyć. Ale póki co wydaje się, że biały naprawdę bardzo, bardzo dobrze konstruuje tutaj atak. Teraz presja na punkt F7 się pojawiła, więc to też wygląda ciekawie. Ale Duda po prostu olewa ten temat i skupia się na własnym ataku. No, ciekawe, agresywne podejście. No, ale ten wjazd wieży na F5 wysoce kłopotliwy. Więc końcówka wygląda na kompletnie przegraną. No, przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem, żeby Duda na TT dwie partie z rzędu przegrał. Nie zdarza się to często, ale wydaje się to wielce prawdopodobne. No, w tej pozycji czarny no, nie posiada żadnej kontry, żadnego argumentu w tej pozycji. No, jeszcze w sferze marzeń pozostaje
Może jakieś zasuwanie tym pionem z linii H, że wiecie, bicie na H4 i później marsz tym pionem, no może ostatnia jakaś deska ratunku, zobaczymy co z tego wyjdzie. W sumie król czarnego naprawdę nieźle się zaktywizował, ten goniec jest potężny, 5 sekund na zegarze rywala, a czarny tutaj maszeruje. No to jest ciekawa kwestia, ale ten pion z linii F zaczyna wyglądać naprawdę groźnie. No to zobaczymy, jak zawodnik sobie z tym problemem poradzi. No niestety został nam już ostatni pionek. 2 sekundy na zegarze też nam zostały, więc problemów całe mnóstwo. No ale Duda maszeruje, chociaż te piony białego też zasuwają, więc kto tutaj będzie pierwszy, kto tutaj będzie lepszy? Król G2 zostało zagrane. Już komputer pokazuje równą pozycję. No to ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. No ale teraz chyba będzie po prostu remisik finalnie. Przeciwnik musi zbić. No i teraz Duda bije na A7. No i mamy remis. Ale się uratował tutaj Duda. Naprawdę byłem w 100% przekonany, że ta pozycja jest całkowicie do poddania, że z tego to już się nic nie wyczaruje. No, tutaj Duda po raz kolejny pokazał klasę. No i faktycznie pojechał. No super, super, super. Wywinął się bardzo fajnie. No to zobaczmy, jakie jeszcze tutaj interesujące partie się toczą. O proszę. Mamy Kill the Piotr, Piotr Piesik. No broni się, kurczę, no biały ma skoczka, więc ta defensywa będzie naprawdę bardzo trudna. Łatwo gdzieś o samowywrotkę, łatwo jakieś podwalenie wideo. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, powtórzenie ruchów, no jest. A tutaj Polak Rodak w tarapatach, chyba już jedna z ostatnich partii tej rundy. Bałbym się stawiać zakłady na Dudę, jest nieprzewidywalny. No, prawda. Jospem wygrał z Kramnikiem. Very interesting. Znaczy, właśnie to jest troszeczkę tak ciekawe, teraz się zastanowiłem nad tym. A, w ogóle w międzyczasie, widzieliście Szacho Warcaby? Słyszeliście o czymś takim w ogóle? Widzowie, szanowni. Tak w kontekście Dudy, ciekawa kwestia. Że faktycznie, kiedy Janek gra przez neta, no to rzeczywiście bardzo nieobliczalny jest. Natomiast ostatnio, jeżeli chodzi o partię na żywo, to tutaj mniejsze wahania ma. Ciekawe, ciekawe z czego to wynika. A, nie słyszeliście o Szacho Warcabach, to możecie sobie sprawdzić w wariantach na Chesscomie. Dzisiaj sobie grałem. Fajne, fajne. Takie coś pomiędzy zwykłymi szachami, a szachami w ciemno. Takie coś pośrednie. Interesująca koncepcja. No dobrze, więc tutaj mamy klasykę partii włoskiej. Pokażę wam pułapeczkę, na którą wpadłem z milion razy. Mianowicie. I wydaje się, że fajnie, co nie? Bo skoczek musi uciekać.
No ale wchodzi bicie na F2, bo ta wieża jest niebroniona. Także zalecam mieć tego typu motyw na uwadze, bo zdarzyło mi się nie raz i nie dwa ten motyw podwalić. No dobra, więc Duda balansuje tutaj na krawędzi pomiędzy 3000 a 3100. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Bo tutaj zostały 4 rundy. No dobra, to w sumie jak obstawiacie, widzowie? Plusik, jeżeli obstawiasz, że Duda utrzyma 3100. Minusik, jeżeli obstawiasz, że Duda nie utrzyma 3100. Czy Duda ma jeszcze szansę się rozwijać szachowo? No gościu, Duda ma 26 lat. No to proszę cię, no oczywiście, że. Oczywiście, że jest w stanie się rozwijać, no jak? No dobra, więc tutaj nudy, 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 nudy. Pytanie, czy czarny będzie chciał trochę podkręcić atmosferę i wrzucić D5, bo D5 jest taką klasyką. Czy też na spokojnie. No właśnie, kurde, to mi się w tych włoskich nie podoba. Tak, czarny właściwie nic specjalnego nie zrobił. Centrum się tutaj wyzerowało. No, w takie nudy, że hej. I jeszcze teraz w ogóle Duda będzie się musiał tłumaczyć na skrzydle królewskim, no bo ten jego skoczek na H2, no to jest oczywiście bieda. Nie masz wrażenia, że Duda mniej więcej od 2 lat stoi w miejscu, jeśli chodzi o rozwój? Dawid Górski, ale mówisz to na podstawie jego partii, czy na podstawie jego rankingu? Bo mam wrażenie, że właśnie kibice, którzy oceniają ten rozwój Dudy, to w dużej mierze patrzą na ranking, a trzeba na wiele innych aspektów zwrócić uwagę. Przykładowo, Duda, zauważ, całkowicie w ostatnich 2-3 latach zmienił swój repertuar debiutowy. Całkowicie inne warianty zaczął grać, a trzyma swój ranking, nie? Te 2730 trzyma. Gdzie zazwyczaj, jak zawodnik zmienia styl trochę, dorzuca całkowicie nowe debiuty, no to zazwyczaj z tym rankingiem ostro leci w dół, nie? Więc jeżeli Duda utrzymał, no to według mnie jest to na plus. Tak samo, no Duda ma problemy zdrowotne, z którymi się boryka, więc jeżeli przy tych problemach trzyma ranking, no to wydaje mi się, że jest okej, także. Raczej bym się tak nie zafiksowywał na punkcie rankingu samego w sobie. Tym bardziej, że zobacz teraz FIDE, zobacz, że teraz FIDE rozdało w gratisie 300 tysiącom zawodników Elo, więc teraz będzie inflacja i może być tak, że Duda za 2 lata to przy tym samym poziomie gry będzie miał ranking na przykład 2780. No i wtedy widzowie będą gadali, że a, super są postępy, a na przykład siłę gry będzie miał tą samą, także. No te liczby są fajne, ale no nie tak do końca odzwierciedlają, co realnie się dzieje. Oba czaty czytam. Dobra, co to się tutaj stało? Czekaj, co? A, dobra, bo ja sobie tak myślę, co jest? Duda figurę podwalił, ale tutaj skoczek podwisa, okej. Okay. Fajna sztuczka, fajna sztuczka. No i teraz zobaczmy, tutaj zostało poddymione w tej pozycji. Jakie kombosy, zobaczcie co się tutaj dzieje. I teraz co, król bije i nie można zbić, bo skoczek F6, następnym wieża bije E8, ale tutaj kombosa Duda wypatrzył, wow, i wieża E8, dawaj wieża E8, nice.
Ale tutaj rywal został ustrzelony, drodzy widzowie, więc wydawało się, że będą problemy, ale jak tylko się zrobiły komplikacje, no to Polish Fighter oszukał rywala. W ogóle zdaje się, że z tego samego rocznika, bo Duda jest 9-8. Rok młodszy ode mnie, Duda. O, mamy pojedynek Alirezy z Karlsenowym. Zobaczmy, Magnusiński tutaj z presją na rywalu. Mamy dwa piony więcej po stronie Norwega. No i 3 sekundy zaledwie na zegarze Alirezy, ale są różnopolowe gońce, więc z całą pewnością będą tutaj dymy. No i teraz co zrobić? Wisi skoczek, wisi hetman. Podstawka figury! Podstawił figury Magnus Carlsen, ależ się tutaj sytuacja skomplikowała i teraz gdzie on tym królem polazł? No nie, i podwalił. Sekundę miał na zegarze! Sekundę miał na zegarze! I przewalił finalnie na czas, ale Alireza już tam pewnie komputer przez okno wywalił, znając jego temperament. Zobaczcie. Musiał zrobić ruch w jakiejś ostatniej milisekundzie, bo za każde posunięcie jest dodawana jedna sekunda. Wow, no, ale nie pomogło, bo tutaj Magnus Carlsen już go dopadł. Wow, no to niezły pojedynek. W dobrym momencie włączyliśmy. Zobaczmy tutaj, Kilde Piotr z Kozubowem wojuje. Okej, ależ to było złośliwe. What? Co? I tutaj... I czarny dorobił hetmana. Ale no to tego G3 nie widziałem. Ależ to było chytre. Co? On tak królem idzie do akcji. Ale wygibasy taktyczne. Wow, i teraz co? Jest tutaj jakiś mat, goniec D6, król podejdzie. No pachnie tutaj matem ewidentnie. Tylko gdzie tego króla schować? Polak pozwolił wymienić hetmany i teraz nie może złapać tych pionów, ale to było niefortunne, kurde, już tam mat w 3 był, no, 2900 arcymistrz był na rozkładzie, no było blisko, szkoda, naprawdę szkoda, bo tutaj ładnie Piotr wywijał tym królem, no milimetrów, naprawdę milimetrów brakowało. Tak, zgadza się, to jest 8 runda, więc po tej rundzie będziemy mieli 6-minutową przerwę. Myślisz, że Abdusatorów ma szansę na 2900? No, biorąc pod uwagę siłę gry Abdusatorowa, jego wiek oraz zmiany w systemie rankingowym, no to myślę, że ma potencjał ten zawodnik na wbicie 2900. A się tutaj zmienia sytuacja, nie? Dynamicznie. No, zasłona gońcem i mat po prostu. No dobra, czy ktoś jeszcze gra? Jeszcze grają, ale wieżówka. Ciekawe, co z tego wyjdzie. No dobra, widzowie, więc mamy teraz 6 minut przerwy, więc kolejna partia startuje 18:39. No, Jan Krzysztof Duda z paru kłopotów naprawdę nieźle się wykaraskał. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się akcja rozwinie w ostatnich 3 rundach. Także z mojej strony.
Jestem. Co my tutaj mamy? Któż to taki się kryje pod tym nickiem? Aha, okej. Okay. No to też nie kojarzę, żeby Duda z tym zawodnikiem grał. Także ciekawe pojedynki się dzisiaj trafiły. No niestety Duda z Carlsenem jeszcze nie grał. Ale cały czas mam nadzieję, że ten pojedynek się odbędzie. Dobra, Duda. Czekajcie, to otwarcie słonia, co nie? Wyciągnął. Nie, czekajcie, jak to jest? Debiut słonia. Szachy. Zawsze mi się myli. Gambit słonia jest. E4, E5, skoczek F3, D5. No to. A, to otwarcie hipopotama chyba, tak? No, dobra, dobra. Pomylił mi się hipopotam ze słoniem. Dobra, teraz wszystko jasne. No dobra, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Co tutaj interesującego wyjdzie. No, biały zastosował w sumie chyba najlogiczniejszą koncepcję. Zauważcie, że pozbywa się od razu tego gońca z G7 i to sprawia, że król czarnego oczywiście będzie osłabiony. No i później tym królem będzie się można zainteresować. Także ciekawe podejście właściwie. No dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie potem. No kurczę, śmierdzi ta pozycja czarnego króla, no ale też nie ma jakiegoś dramatu totalnego. Okej, skoczka 7. No średnio mi się podoba ta koncepcja, bo teraz po biciu pionem możemy się spodziewać, że w dalekiej perspektywie biały będzie w stanie wykorzystać tę linię C po prostu do ataku. I te z tym pionem C7 mogą być naprawdę realne problemy. Także zobaczymy, co też z tego wyniknie. Okej, no koniec F3. Kurczę, no ja nie wiem, co tutaj Duda będzie atakował. No chyba jedynie ten pion E4 zostaje właściwie. No ciężko mi tutaj coś innego wskazać. Wieża E5, wieża E5, wieża E8. No i trzeba tutaj tego gagatka z E4 przycisnąć. Ale w ogóle Duda gdzieś tym pionem z linii H zasuwa. Co to jest w ogóle za koncepcja? No ale dobra, dobra. Jest tutaj na pewno jakiś zamysł z tym związany, więc fajnie, ale no jednak jeszcze tego nie widzę tak do końca, co tu poeta ma na myśli. Ale z drugiej strony też muszę wskazać, że Hetman D1 jest dla mnie jeszcze większą zagadką, więc jeden i drugi zawodnik realizują plany, o których ja osobiście bym nie pomyślał, no ale dobra. Wieża E5 zostało tutaj rzucone, wieża E3. No kurczę, fajnie to wygląda. Wieża E8, piękna presja na E4. Raz, dwa, trzy, cztery figury w ataku, cztery figury teraz w defensywie, więc biały naprawdę ma realne problemy. Naprawdę realnie musi o tego piona E4 się zamartwiać. Jakiś przerzut tego skoczka na F4, podejście na G5, będzie tutaj duża presja na G2, na H3. Wygląda to naprawdę fajnie. No jakoś tak biały niemrawo zagrał, nie? Przez moment się wydawało, że biały w sumie ma niezłą inicjatywę. Skoczek A4? Co ty robisz, człowieku? Nie, ja się poddaję. Ja absolutnie nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Naprawdę, no nie mam żadnego pojęcia. Że co, on piona C7 chce atakować? No ale kurczę, no ten skoczek na A4 tak kompletnie nie pasuje, że to szok. O, piona podwalił. Wieża bije B5. Pion w gratisie. Panie Duda.
Panie Duda, proszę tutaj bić. Niebronione figury i piony giną. Bo wcześniej, no to Hetman tutaj oczywiście bronił. No a teraz tej obrony, no ewidentnie nie ma. No halo? Panie Duda? Duda po prostu nie jest w stanie uwierzyć, że oponent coś takiego mógłby podwalić. No dobra, kurczę, no szkoda, szkoda, bo wydaje się, że tego piona G5 można było capnąć, ale z drugiej strony jest też tutaj potencjał w ataku na królewskim, więc ten przerzut skoczka na G5 nie jest jakimś głupim zagraniem. No ale wiecie, za darmo to dosyć uczciwa cena, także myślę, że spoko plan. No ale teraz już zjeżdżamy poniżej 30 sekund. Biały no ciągle chyba w defensywie, ale też ciągle brakuje przełamania. No gdzieś tutaj Jan Krzysztof Duda będzie musiał kąsić. No skoczek E6. Mam wrażenie, że trochę kręcimy się tutaj w kółko. Jan Krzysztof Duda trochę bez konkretnego zamysłu, gdzie i w jaki sposób zaatakować, ale chyba ten konkretny zamysł wreszcie znalazł. Bo teraz Hetman G5, skoczek F4 wisi w powietrzu, więc presja tam na królewskim będzie bardzo duża. No, o, po prostu pionek, bo hetmanem trzeba odejść, więc bicie na H3 i skoczek wraca. Super, super, super. No to wreszcie oponent został tutaj rozjechany, chociaż jeszcze oczywiście będzie trzeba tą przewagę zrealizować, ale przewaga już jest, a to najważniejsze. No i teraz jedynie trzeba rywala jakoś rozjechać, trzeba tutaj rywala jakoś docisnąć. Jan Krzysztof Duda na pewno jakieś H3 gdzieś tam na radarze już posiada. Wieża C1, biały będzie szukał tutaj kontry po linii C, więc trzeba koniecznie na to zwrócić uwagę i zaledwie 4 sekundy na zegarze, więc też... Królem? No oszalał! Oszalał tutaj zawodnik grający białymi pod presją czasu. No ten król jest teraz totalnie goły. No i najzwyczajniej w świecie mat. Ależ ustrzelony został rywal! No dobra, fajnie! W początkowej fazie partii przyznam szczerze, że nie byłem przekonany co do tego, co się działo, ale wyszło super. Zobaczmy natomiast tutaj, no coś przynoszę pecha Miłoszowi, bo co nie wejdziemy na Miłosza, to akurat jakaś niedobra pozycja. W tym konkretnym przypadku pan Szparumen posiada dwa piony mniej, aż dwa piony mniej. No i to oczywiście jest realnym problemem. Ale co on zrobił? Co on zrobił? Czemu on tym królem? Czemu on figury nie wziął? I uratował to! Ale jaja! Nie, no przysięgam, że byłem pewien, że to jest kompletnie przegrana pozycja. No a tutaj patrzcie, Miłosz Szpar po prostu się uratował. Wow! Widzicie, trzeba walczyć do końca. No dobra, kogo my tu mamy jeszcze z Polski? Oj, kurczę, chciałem kliknąć, ale akurat Maciej 9-2 skończył. A jeszcze z Polski gra CM Andrzej, ale akurat się partia skończyła. No dobra, to zobaczmy, jak tutaj Shirov próbuje oszukać mniej doświadczonego rywala. Carlsen przegrał? Z kim? Z Jospemem? Bo on chyba z Jospemem teraz grał, nie? Czy nie? Ha! No to niefortunny szaszek. I pionek uciekł. Ha! No to nieźle tutaj Shirov oszukał rywala. No dobra, to co? Jeszcze dwie partie nam zostały, ta? No tutaj mamy klasyczny remis. Także pani Goryczkiny się nie oszuka w tej końcówce. I tu, hetman na wieżę. No to jest oczywiście klasyczna końcóweczka. Zobaczymy, jak tutaj czarny sobie radzi.
z realizacją. No tutaj ważne jest to, że szachowanie nic nie daje. Szachowanie nic nie daje, trzeba królem podchodzić, nie? Co on robi? Okej. No to nie jest zła realizacja. Coach! Istvanovski. Panie coach! 20 sekund masz, zastanów się na spokojnie. Podwali pata, 100%. Podejdzie królem i pad. A jednak nie. No to przepraszam pana coach. Wieża szach. No kurde, no... No na pata graj. Ta. Okej. Po to jest czas, żeby go wykorzystać, widzowie. Trzeba się zastanowić na spokojnie. A nie taki szach, 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 szach. O proszę, pan Włodar się trafił. Kurczę, no przyznam, liczyłem na Carlsena cały czas. Ale dobra, dobra. Wisienkę zostawiamy sobie, z tego co rozumiem, na koniec, tak? Czyli Magnusińskiego, wiadomo. Wymienna Słowianka, no proszę. Coś to za pomysł ze strony Polish Fightera. No widzę, że Duda taką desperację debiutową tutaj osiągnął w tym momencie. Tak, tak, Duda ma szansę na podium, jak najbardziej. 7,5, no, jest w stanie 9,5 finalnie ugrać. Tylko oczywiście no, trzeba tutaj powygrywać, nie? Okej, takie podejście, czekaj, bicie w 4. No dobra, to jest kreatywne podejście do... Co? G5. Okej, trafił swój na swego. Duda bardzo kreatywnie. No a przeciwnik też tutaj chce się pokazać z kreatywnej strony. No G5 interesujące podejście, tylko właśnie problem jest taki, że Duda może tą zaczepkę zignorować i teraz czarny tak trochę w rozkroku został, nie? No i z tym pionem leci dalej, ale pytanie, co z królem zrobi, bo długa roszada tak średnio, a krótka roszada w takiej strukturze, no to jeszcze gorzej. Także ciekawa sprawa, co z tego wyjdzie. Na pewno nie jest to typowa wymienna Słowianka, bo tak typowo wymienna Słowianka jest uznawana za mega, mega drętwy wariancik, taki nijaki, remisowcowy. No ale tutaj w takim fajnym stylu zawodnicy ten debiut grają. Dawid, co ty taki na czarno? Czarne słuchawki, golf, włosy. Nie wiem, jakoś tak się ułożyło. Czekajcie, pion. Nie można było piona H7 zdobyć? W sensie mam na myśli zbić. Okej, nie wiem. Może tam były jakieś problemy z tą koncepcją, ale wydaje mi się, że otwarcie linii H było bardzo, bardzo na plus. A Duda to tak lubi sobie popylać tym pionem, nie? Bandowym. No dobra, tylko pytanie, panie Janie, mam następujące. Co pan z królem zrobi? Chociaż w sumie króla to można sobie ustawić na F2. Wydaje się, że luzik, co nie?
linia G niedostępna dla wieży czarnego. No prawda, jest to jakiś atut, ale wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy jeszcze król był na E8 czarnego, to ta wieża czarnego na linii G byłaby dosyć osamotniona, więc ona raczej by tam nie była w stanie namieszać. No tak przynajmniej mi się zdaje. No ale dobra, to jest blitz. Nie ma zbytnio czasu na rozmyślanie. Niemniej trzeba powiedzieć, że to linię C to czarny tutaj przejmuje. No i w tym kontekście no będzie trochę nieprzyjemności, co nie? No bo tutaj Duda przy zamknięciu tej linii H no to po prostu absolutnie nie ma żadnych szans na jakikolwiek atak, na cień ataku. Chyba, że po prostu planem Dudy jest przeżycie. I jak Polak przeżyje do końcówki, no to wtedy królem sobie tutaj przejdzie. I być może to jest zamysł, żeby właśnie wyczekać rywala i w końcówce skrzydłem królewskim przejść właśnie do ataku. Wydaje się, że ma to sporo sensu i też jest to całkiem realny, tak myślę, zamysł. No zobaczymy. Tak, król G1. Okej. Okay. Od jakiego tytułu można grać na TT? Od tytułu CM-a. CM to jest najniższy tytuł, przy którym można sobie zagrać właśnie we wtorku. Ale cały czas mi tutaj brakuje jakiegoś konkretu. Cały czas mi tutaj brakuje czegoś, co biały mógłby zrobić. Bo Duda rozumiem, że będzie chciał szukać tego typu ataku. Ale dobra, w sumie nie ma co tutaj rozkminiać. Za chwilę czas się zawodnikom będzie kończył. Ostatnie 20 sekund na jednym i drugim zegarze. Więc tutaj zadymka zadecyduje, kto pod presją czasu lepiej sobie poradzi. Kto pierwszy, krótko mówiąc, coś podwali. No dobra, więc tutaj Jan Krzysztof Duda jest atakowany w ogóle też na królewskim, zdaje się. Czarny tutaj będzie chciał przeprowadzić posunięcie F5 i wtedy będą problemy, więc nastąpiła wymiana, co oczywiście poskutkowało wow, otwarciem linii G, a Duda w ogóle leci tutaj na ostro, no takiego G4 z planem Hetman bije H7, to nigdy bym tutaj nie obstawiał, no ale dlatego ja komentuję, a Duda gra. Wow, no to odważne podejście. Król białego teraz bardzo mocno osłabiony. To są naprawdę realne problemy, a Duda sobie popyla do przodu. Czy ten król będzie w stanie tutaj przeżyć? Ależ ofiara. Hetman złapany! Ale znalazł motyw czarny. Kurde, no mocne to było. Naprawdę mocne to było. No pięknie czarny przywalił. Absolutnie nie byłem nawet blisko zobaczenia tego motywu. Ale faktycznie Hetman Dudy się tam zamotał. Miał za mało miejsca. No i ten Hetman został zdobyty. No piękna kombinacja. Naprawdę piękna kombinacja w wykonaniu pana Włodara. No trzeba przyznać, klasa zawodnik. Kurde, jednak lepszy. Jednak lepszy od Polaka. O, podwalił. A może jeszcze nie skazujmy Dudy? Nie no, oczywiście tak śmiechem żartem. No podwalić podwalił, ale no albo może oddał nawet, nie wiem. Ciężko powiedzieć. No z Hetmanem więcej to na milion sposobów można wygrywać, tak? No i teraz widły będą. No i koniec. Szkoda, szkoda. No dobra, zobaczmy, jakie tutaj jeszcze partie się toczą. Maciek 9-2 z mistrzynią świata kobiet wojuje, aczkolwiek dwóch pionków mu brakuje, ale posiada skoczka, więc jakiś potencjał wiecz...
No czas wygrał. O, kurde. No dobra, wygrana jest wygrana. Trzeba szybko klikać, nie? Tak, GM na ten moment to najwyższy tytuł szachowy. Kurde, Hikaru tak szybko policzył tą pionkówkę, bo tam można było w pewnym momencie skoczki wymienić. No dobra, jak obstawiacie? Ustoi Hikaru tę końcówkę? No dobra. Nie zdążyliście obstawić. I Hikamaru popełnił tutaj samowywrotkę. No jeszcze tutaj trzeba uważać, nie? Dobrze wiemy, jak to bywa z tymi skoczkami. No ale cały czas pozycja wydaje się być wygrana. Tylko nie wiem, czemu on królem nie idzie w tym kierunku, tak szczerze. To jest dosyć dziwne. Kramnik szaleje? W jakim kontekście kramnik szaleje? Szanowny widzu, gdybyś mógł doprecyzować. Remis przez mo. Były widły. Można było oddać skoczka na A6. O, i znalazł to. I jednak Hikaru przeżył. Wow. Te skoczki są wkurzające. Naprawdę, skoczek to jest tak wkurzająca figura, że to szok. No dobra, teraz to już S raczej, nie? cztery ruchy i remisik finalnie. No dobra, to lecimy z ostatnią rundą, widzowie. O! Patrzcie, polskie derby na zakończenie. No dobra, to jest ciekawie tutaj sparowało Polaków, rodaków. Mamy partię angielską na starcie. Czy o, jednak mamy obronę królewsko-indyjską. Szybko sytuacja się zmienia. Jakoś Jankowi w tych wieczornych lepiej idzie. No, faktycznie. No, ostatnio na przykład był tam drugi czy trzeci, nie? A na tym popołudniowym faktycznie mu tak poszło. No chyba coś w tym jest faktycznie. Dobrze, natomiast tutaj mam wrażenie, że Duda dostał naprawdę interesującą pozycję. W momencie, kiedy nastąpiło to bicie na E6, oczywiście to poskutkowało tym, że pion D6 jest ekstremalnie słaby, ale jest pole D4 interesujące, jest pole E5 interesujące, jest tutaj możliwa presja na punkt C3, jest też możliwa taka presja, więc wydaje mi się, że to bicie na E6 nie było tak dobrą decyzją, no ale zobaczymy oczywiście, co z tego wyniknie. Czy będzie dzisiaj u mnie wieczorny Tighted Tuesday? Nie, dzisiaj. Znaczy ogólnie tego wieczornego Tighted Tuesday'a nie chcę streamować. Szparu może grać z Hikaru? Co ty gadasz? I co, gra z Hikaru? Nie. CKG Chess jest oponentem Sparumena.
No dobra, zobaczymy. Bo mamy co? Trzech Polaków, tak? Z dorobkiem 7,5 punkta. Aj, długaśnie tutaj zastanowienia, nie? W debiucie właściwie. No, tutaj takie pogranicze debiutu gry środkowej. No, ale jak już 30 sekund mniej po stronie Maćka, to no, oczywiście wszystko jeszcze może się zdarzyć, to jest jasne, ale no już widać, że jakoś mu nie leży zbytnio ta pozycja, że widzi tutaj jakieś problemy. Witam, subskrybenta Jacka 77, trzeci miesiąc z rzędu. Dziękuję serdecznie za subika. Dobra, mam wrażenie, że coś mi tutaj zlagowało przez moment. No ale czekajcie, widły po prostu? A, bo tutaj jakieś bicie na F3 można wtrącić i jakieś zło, kurde, ale tutaj poddymili, trzeba powiedzieć. Czekajcie, czyli... A takie coś w ogóle, okej. Czyli mamy tutaj taką ofiarę jakości. Ja myślałem, że Duda coś tutaj na związaniu wyliczył, że jednak zgarnie materiał. No ale dobra, ten skoczek na D4, faktycznie jestem w stanie zgodzić się z tym twierdzeniem, że jest zarąbisty. Pytanie, czy jest na tyle zarąbisty, że zrekompensuje stratę materialną, bo jednak no jest tutaj pion w plecy, jest tutaj jakość w plecy, więc tego materiału naprawdę dużo brakuje. Czy ja dostaję kasę z subskrypcji w ogóle? Nie, nie, czeską dostaję, ale spoko loko, dostaję dobrą pensję z czeskoma, także jest okej. Nie, no dobra, to jakoś mi śmierdzi ta ofiara. Faktycznie, gdyby był tutaj białopolowy goniec, okej, w ciemno taka pozycja by mi pasowała. Natomiast, że tutaj jest goniec czarnopolowy, no to faktycznie on jest w stanie te słabości przykryć i z tego tytułu problemów, no chyba Maciek 9-2 nie będzie miał. Kto to Maciek 9-2? Maciek Klekowski, arcymistrz. Okej, no tutaj Duda oczywiście szuka gdzieś tam szczęścia, gdzieś tam na skrzydle królewskim, ale czy je znajdzie? Śmiem wątpić. No tutaj jedynie atutem jeszcze czarnego będzie to, że te czarne pola są dosyć osłabione, więc no to będzie jakimś atutem, ale kurczę, no tutaj biały świetnie się przestawił do defensywy, także chyba teraz pełna kontrola po stronie Maćka 9-2. No i teraz biały musi przebijać. To jest partia utrzymanie 3100 przez Dudę. Faktycznie, zgadza się. No 3100 równiutko tutaj Jan Krzysztof posiada rank. No dobra, więc teraz ta presja czasu. Presja czasu to jest jedyne, co może tutaj sprawić, że pozycja białego się posypie, ponieważ ogólnie biały jest idealnie ustawiony. Nie ma w tej pozycji biały żadnych problemów, więc no jest to po prostu zdrowa pozycja. No ale dobra, zobaczymy. Będzie tutaj na pewno nie do czas, będzie się z całą pewnością dużo działo. No i póki co brakuje otwartych linii, chociaż teraz się akurat linia otworzyła.
Więc jest potencjał, żeby biały tę linię przejął i się zaktywizował. No ale tutaj zdaje się, że biały stawia na e6, stawia tutaj na atak na króla. Faktycznie król czarnego jest delikatnie osłabiony, ale gonie c3. Jest tutaj presja na pionka. No i co z tego finalnie wyniknie? Ale chyba zbić w ogóle można, bo tutaj wieża przecież wisi na e6. Oj, czyżby błąd natury taktycznej po stronie Maćka 9-2. Jednak Jan Krzysztof nie zdecydował się na wybicie i atak białego jest kontynuowany. Obaj zawodnicy bardzo, bardzo mało czasu. Oba króle bardzo, bardzo osłabione, więc dużo się tutaj dzieje. Uj, wieża wjechała na siódemkę. No wygląda to naprawdę mocarnie. Czy tutaj będzie co, remis? Nie, G6! Gra tutaj biały na wygraną. No i gdzie ten mat? Gdzie ten mat? Nie zbił pionka! Czemu on nie zbił tego pionka na H6? I czy Jan Krzysztof Duda się tutaj jednak wywinie? Oj, związanie bardzo nieprzyjemne. I z szachem! Na jednej sekundzie zrobił ruch, ależ tutaj nerwowo, ale się dzieje, drodzy widzowie, czy tutaj będzie jednak remisik? Goniec zbił na G3 w ogóle, ależ zostało podtymione, wymiana hetmanów, przechodzimy w ogóle do końcówki. Zawodnicy nabili sobie trochę czasu i teraz Duda ma aż dwa piony więcej. Czy te dwa piony wystarczą do wygrywania tej końcówki? Zobaczmy, no król czarnego mocarnie się zaktywizował i pozycja Polish Fightera 3000 zrobiła się finalnie wygrana, ale się tutaj Polish Fighter wywinął, no i faktycznie utrzymał 3100 rankingu. Wow, ale się tutaj działo, no. Tam w pewnym momencie to już jakiegoś mata Stockfish wyliczył, no ale Maciek miał tam sekundę na zegarze, no i nie było lekko, żeby to podoliczać. No, kurczę, nerwy ze stali, nie? Jan Krzysztof Duda na tych niedoczasach naprawdę ostatnio ładnie kosi. No, dymów trzeba powiedzieć, że dzisiaj nie brakowało. Wow. Jaki tam mat był? Trzeba było tego piona z linii H zbić, nie? I później hetman po linii H dojeżdżał. Wow. No to ciekawie. To jak obstawiacie, na którym miejscu Duda skończy? No gdzieś tam powiedzmy, że to top 10. Top 10 jest w zasięgu, nie? No dobra, to zobaczmy. Tutaj już partie się kończą. Zobaczymy, jakie finalnie wyniki będą. Kurde, no wesoło było. To jest właśnie najfajniejsze. Dlatego ja jestem fanem dodawania czasu. Że jednak jest ta jedna sekunda dodatkowa, więc no nie ma tak, że ktoś grając jakieś idiotyzmy po prostu oflaguje rywala. Tylko faktycznie ta walka się toczy i toczy, nie? Co Miłosz Szpardo, Miłosz przegrał niestety. No to oczywiście tak mocno remisowcowo wygląda, ale no czarny tutaj próbuje gdzieś tam oszukać białego, ale no tutaj powiem tak, gdyby pion był na D2, to chyba byłby to remis. A co dopiero jak tutaj jest goniec. No ale oczywiście zawsze jest opcja, żeby coś idiotycznego podwalić, co nie? Chociaż tutaj no ten król chyba będzie chodził po prostu w kółko i tyle. Z jednej strony na drugą, wieża ma gdzie chodzić. Nie no, bez jaj, no to jest remis totalny. O, Duda Hikaru przegonił. Pół punkta punktacji pomocniczej. Chociaż chyba tutaj jeszcze punktacja nie jest podliczona. Także zobaczymy, jak ta partia się skończy, które finalnie miejsce. Kurczę, no nie było jeszcze 50 ruchów. Dobra, było. Otóż Jan Krzysztof na miejscu 9 skończył. Okej, no to jest w porządku wynik, a przede wszystkim wrażeń nie brakowało. No dobrze, drodzy widzowie, więc mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na cotygodniowym Titan Tuesdayu, tydzień w tydzień, 17. No naprawdę jest co oglądać. Dobra, także dzięki za streama. Ja was zapraszam na turniej do Lublina
Są to mistrzostwa mojego klubu cebularza, ale każdy może zagrać. Otwarte mistrzostwa, info tam macie w komunikacie. Do drugiej kategorii włącznie można zdobyć, także spoko. No to cóż, dzięki za dzisiaj.